Ja bym zostawił turystę w spokoju. Ja zostawiam też. Jeżeli on ma żyć. Większość ludzi zagłosowała inaczej niż ty. Niż my. Nie, niż ty. Niż my. Ty no i ale... kto? Kto jeszcze głosował? Pączek i Rabu. Gatunek, mordo, gatunek wybrał. Ja nie daję placebo, nie jestem kurną. Tak ja. Cześć, wygleci ekipa WK z tej strony, a dzisiaj zagramy w propozycję gry od Damiana Dei, ponieważ Damian Dei ogląda Twitcha dużo i na Twitchu było dużo tej gierki i jest to trolej problem. I jest to gierka jak dylematy. Ostatnio graliśmy w dylematy planszowe i dzisiaj zagramy sobie solo w gierce. I nie wiemy nic o tej grze, nie oglądaliśmy tego na Twitchu, więc zapraszamy, żebyście razem z nami poznawali zasady tej gry. I prośba, żebyście nie byli zdenerwowani, jak czegoś nie rozumiemy. Lecimy. Myślisz, że masz na tyle dużo dojrzałości, aby w pojedynkę poradzić sobie z tymi problemami? Weźmiesz na siebie pełną odpowiedzialność? Wezmę. Wezmę. Weźmiemy. Mega typy jesteś. No jest kopertka. Otwieram ją. Open kopert. Gra obejmuje tematykę dla dorosłych. Nie ma w niej wulgarnego języka, treści o charakterze seksualnym. Czyli słabo. Wybór naprawdę się liczy, więc nie warto się śpieszyć. Graczom zaleca się rozwagę. Złóż poniżej swój podpis, co będzie oznaczało, że rozumiesz i aprobujesz każdą podejmowaną decyzję. Dobra, każdy z nas się musi podpisać. Paraweczką, panowie. Teraz ty. Chuj. No. Jeszcze robór. Już. Robór nasieniem jest. Orzechowski. No i zajebiście. Czyny mówią więcej niż słowa. Tydzień pierwszy. Tylko nie mogę w nią patrzeć. Ona to czyta po angielsku. Responsibility, integrity, and respect. Zobacz, poczekaj. Odpowiedzialność, etyka, szacunek. Mamy te cechy? Tak. Dobra, to idziemy. Totalnie. Mamy 40 sekund. Poczekaj, pędzi w dół po torach bez żadnej kontroli. Na torach znajduje się 5 osób, które nie mogą się poruszyć. Znajdujesz się obok dźwigni. Jeśli ją pociągniesz, wagonik zjedzie na inny tor. Dostrzega się jednak, że na drugim torze ktoś stoi. Co robisz? Na drugi tor. Nie wiem, ile jest osób na drugiej. Jedna. Ktoś stoi. Jedna. Mniej. Ciągniemy za dźwignię. Dawaj, pociągnij. Bo jest mniej osób. No tak. Proste. Ale trochę szacunek. To jest, ale wiesz czemu to jest złe? Bo tak jakby zmieniamy przeznaczenie tym, a może przeznaczenie jest takie, żeby nie pociągnąć tej dźwigni. A nie kurwa. Jesteś elementem przeznaczenia? Nie, no a może jesteśmy? Ciągniemy dźwigni. No to ciągniemy. A jedna jest osoba, rzeczywiście. No. Widzicie? Pięć, jedna osoba. No my widzimy, no. No to się okazuje, coś się okaże pewnie. Coś się pewnie okaże. Komuś zwiąż, ale tym razem damy ci kredyt zaufając. Zastanów się trochę więcej, zanim coś zrobisz. Reed Graves? Ty no, tak czy siak byśmy dostali tą reprymendę, tylko że mamy na paragonie jedną zabitą osobę, a tak byśmy mieli pięć, tylko czuję się jakbyśmy podjęli zły wybór, ona takim tonem do nas mówi, trochę mi się to nie podoba. To pizda jest, lecimy dalej. Jebać cię i jedziemy dalej. Na pewno byś zrobiła lepiej, szmato. Tak. Nie naprawiaj tego. Przeskoczyłabyś nad nimi. Poczekaj, nie? Jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego. No to kurwa, ogarnij tą dźwignię. Tą kontroleja swojego. Nie, ona za tym... A dobra, jebać. Lekarką ona zostanie w przyszłości. No. Pamiętajcie. Dobra, dziewczynka uwielbia bawić się w piasku. Tak jak każdy, nie? Każda dziewczynka, gdy polidorośnie zostanie wybitną lekarką. Bo jej matka będzie tak chciała, tak naprawdę chciałaby mieć tylko OnlyFansa i se podróżować. Ale kurwa się nigdy nie przyzna, nie będzie szczera ze sobą, bo kurwa świat narzucił na nią pojebane ekspektacje, kurwa, i całe życie przepierdoli, kurwa, na jakiejś innej robocie. Lecimy dalej. Możesz się zajebać, wagonik pędzi w stronę kolejnych 5 osób, stoisz obok dźwigni. Jeśli ją pociągniesz, wózek wypadnie z torów i zjedzie w dół wzgórza prosto w kierunku piaskownicy w parku. Zauważasz, że w piaskownicy jest Poli, która buduje w niej swój wymarzony szpital. Co robisz? Czy jak pociągniemy, to zajebie Poli, tak? A tak zginie 5 osób.
Ja straciłem trochę wiary w poli, wiesz? I tak, kurwa, nie założę OnlyFansa. Pociągnijmy tą dźwignię, panowie. Te pięć osób też może założyć, wiesz. Ej, Poli... Kto buduje szpitale w Piaskownicy? To jest dobry wybór. Ej, kim ona będzie chciała być? Prawnikiem? Już pociągnijmy dźwignię, kurwa. Już nieważne. Już nie ma wyboru. Przestała istnieć. Nie prawnikiem. Czy tam lekarką, dobra. Achievement unlocked. Kill the child. W dziwny sposób wyobrażasz sobie odpowiedzialność słownika. Definicja tego terminu to... Bycie główną przyczyną czegoś i przyjęcie na siebie obowiązku odpowiadania za swoje czyny. Czy ty odpowiadasz za śmierć tej dziewczynki? Tak, ale gdybym nic nie zrobił, to bym odpowiadał za śmierć pięciu żyć innych. Pięciu dusz i w tych pięciu duszach może była poli jeden, poli dwa, poli trzy. I co wtedy? No a kiedy będą dylematy? Bo póki co jest proste. Ej, zobacz jaka to jest kurwa jebana. Jesteś szmatą pierdoloną w dupę z tego względu, że kurwa poli opisuje, że ona chce być lekarzem, a kurwa... W kolejce, tam gdzie jest pięć osób, jest kurwa mały chłopak, mam który nadzieję, chce też być teraz, lekarzem. Ja mam nadzieję, że teraz ona będzie do wyboru. Że ona jest na prawo, a pięć fajnych osób na lewo. I zobaczymy kurwa, co wtedy nam powiesz. Tak. Bo ci przestaniesz istnieć. Te pięć osób było anonimowe. Ale wkurwia was ona? No człowieku. Ale zobacz jakie to jest niefajnie. Ten paradon ty szmato ci wsadzę w dupę kurwa. I z krwią ci wyjmę kurwa jebana. Jak będziesz tak nas kwitować, bo mi się to nie podoba. Dzieci zabite kurwa. A powiedziałaś mi, że w wagoniku gdzie jest pięć osób nie było dziecka? To nie kwituj nie szmato paradonem kurwa. Tak. Bo mi się to nie podoba i moim kolegom. Wypierdalaj szmato jebana. I moim kolegom. Dobra, celu święca środki. Paragony. Dobra. Ojej. Tyrone. W tym teście zajmiemy się kwestią etyki. To jest Tyrone. To jest Tyrone. Ma 30 lat, a jego zegar biologiczny wskazuje 60. I jeszcze w opisie powinno być, nieważne co sądzicie, tak wygląda genetyczny pik męski. Ma 30 lat, pracuje jako sekretarz w firmie prawniczej i uwielbia oglądać seriale kryminalne. Tyrone jest bardzo dużym mężczyzną. Tak naprawdę nic więcej o nim nie wiesz, poza tym, że ma ogromny lęk przed pojazdami szynowymi. Tyrone, szykuj się. Tyrone grzeje się, wiesz, jak... Na spotkanie z pociągiem. I Tyrone już wstaje i wiesz. Rozjedziemy się, kurwa. Kolejny odcinek serialu Tyrona będzie kurwa o nim. A teraz podbijamy stawkę. Pierdol się. Stoisz na moście razem z Tyronem i patrzysz jak wagonik pędzi znów w kierunku pięciu osób. Możesz zatrzymać go tylko wtedy, gdy z premedytacją zepniesz Tyrona z mostu i zablokujesz przejazd. Czy zrobisz to? A może pozwolisz, aby wagonik uderzył w pięciu ludzi? Pytanie jest, czy damy radę zepchnąć Tyrona, bo ja zacząłem kurwa wątpić po tym zdjęciu. Go. Nadal pięć osób, nie? Może się stół. Jest podpowiedź, nie żeby zajebać piątkę. Ale serio bym chyba buduje... obserwował z mostu jak coś, a wy? Nie, no lecimy z Tyrona. Zepnijmy go, kurwa. Zepnęlibyście? Rzucamy Tyrona, człowieku. Spoko, kurwa. No tak, no spowodujemy śmierć Tyrona. Tyron jest jeden, ale jest za sześciu, kumasz? Oni dlatego o tym głodzie powiedzieli. A już mamy dwóch zabitych ogólnie. I zaraz dojdziemy do dziesięciu. I się okaże, że pięciu lepiej było. Ale jestem ciekawy, czy jakbyśmy nic nie zrobili, to czy ona by kwitowała, że my zabiliśmy pięć osób? Dobra, najlepsza opinia ma ekipa sprzątająca wesoły sprzątacz. Kto by pomyślał, że jedno ciało może narobić tyle bałaganu? Trzeba będzie dać spory napiwek. No i sama masz do tego takie podejście dość cyniczne, więc pierdol się szmato, krew ci w dupę z tym paragonem przetartą, zadraskaną i lecimy dalej. No zadraskaną paragonem, no ostrym papierem, kurwa. Kot ma 9 żyć. Tydzień jeden, czwartek, a teraz pora na ostatnią cechę, jest nią szacunek. Wygląda na to, że skończyły nam się zasoby, aby kontynuować twój test. Tym razem trzeba będzie przygotować dla ciebie kilka manekinów. Musisz pojechać następnym wagonikiem, więc o tym psie lepiej zapomnij. Wagonik odjeżdża za minutę. Ciekawe, bo Saker ma psy, ja miałem psa. Na torach leży konający pies. Żaden wagonik nie będzie już dzisiaj tędy przejeżdżać, więc pies nie zostanie uderzony, śpieszysz się. Czy zabijesz psa? Kończąc jego niedolę, czy raczej pozostawisz go, żeby zdechł w zimnie i samotności? Zabijamy psa. Tak się robi ze zwierzętami chorymi. No, ale musisz go rękoma własnymi zabić, a no, nie jakimś... Zabijemy go, no tak. No. Razem to zrobimy, no. Ja bym pozostawił go. No jak rękoma byś nie zabił, to bym nie dał. No wiem, rękoma własnymi to co? Ja bym zostawił, ale jak chcesz. A wy? Ty? Zabijam. A ty? To zostawię. Pozostawię za śmierć.
Nie chciałoby ci się, pewnie byś przejechał dalej. No gdzie jest dalej? Jedną psa? No, ej, to jest dobrze, przejechalibyśmy no, dalej. Jakby to nie było, że patrzymy na to, tylko wracamy do domu. Kiedy szanujesz kogoś, oznacza to, że dbasz o jego uczucia i pragnienia, zamiast tego zostawiasz go na śmierć. No, więc jest szmatą, po prostu. Jeżeli igrasz z ogniem, na pewno się poparzysz. O, świetnie, podobno dzieciaki powróciły i wciąż zakradają się na torę. Po swoim szkoleniu w tym tygodniu na pewno potrafisz szybko i skutecznie zdecydować o ich losie. Pamiętaj, szacunek, odpowiedzialność i etyka. Czego ty chcesz nas nauczyć, szmato? Pięcioro intruzów wkroczyło na tory kursowania wagonika pomimo znaków ostrzegawczych. W tej chwili wagonik zmierza w kierunku twojego współpracownika. Czy pozwolisz mu umrzeć, czy raczej poświęcisz życie intruzów? Ja intruzów zabijam. Jebiemy no intruzów. Kurwa, no przecież jebiemy intruzów. Jebiemy intruzów tak no. Kurwa mocno, jeszcze ich kurwa cofniemy się przyjechać drugi raz. Pracownikowi. No tak, pracownikowi znajomemu ci się wpierdalają, nie jest można, znak, żeby się nie wpierdalać. Znajomego wczoraj kosiarką trudne momenty tak jechałem. Tak bym. I co, i teraz się okaże, że to od intruzi byli od początku i wszystko zależy od kontekstu. Jeb się, szmato, bo cię wyprzedziliśmy o jeden krok, kurwa. Jesteś szmatą z wydraskaną psiochą. A, nic na bo, ja sobie tego zażyczyłem, bo została podraskana paragonem twoim, o właśnie tym. O tym, kurwa. Przecież zginęło pięcioro dzieciaków, w porządku, chyba już mamy twoje wyniki z tego tygodnia. A chuj z tym, że dzieciaki, o! Jak to intruzy. Nagle byli. Dzieciaki, a jak była Poli w piaskownicy? Chuj ci w dupę, kurwa, to nie było tam dzieci. Spierdalaj, pewnie też były, tylko kurwa się nie dowiedzieliśmy. Pewnie to twoi znajomi, też jesteś kurwa intruzem, pizdo. Szmata jebana. Tfu. Ty ogólnie gra po chuju. Koperta, o! Z paragonem i ty. Co jest w środku, panowie? Czy to jest paragon... zakrwawiony paragon? No. Teraz z dupy wyciągnięty będzie. Zobacz. Odnotowaliśmy w tym tygodniu pani i pana wzorową postawę w korporacji Dylematu Wagonika. Chcielibyśmy wyrazić podziękowanie za ciężką pracę, szczególnie w zakresie wymagających decyzji, które musiały zostać podjęte. Pragniemy zaoferować panu stanowisko w konsorcjum Zdrowego Wagonika. Jest ono bardzo prestiżowe i powstało po to, aby zapewnić obywatelom bezpieczną drogę przez życie. Nie będziemy z tobą współpracować. Nie podoba nam się twoje usposobienie. Czy musimy współpracować dalej? O co chodzi? Zaimponowaliśmy kogoś na górze. Dobra, czyli KZW, OZK. To poważna instytucja, która kieruje się zasadami sprawiedliwości. Umiaru, odwagi i rozsądku. Zacznijmy od kwestii sprawiedliwości. Dawaj, no. Jedziemy. Dzisiaj pracujesz w oddziale ratunkowym. Młody mężczyzna ucierpia w wypadku samochodowym i wymaga przeszczepu serca. Szpitalu jest tylko jedno, a na dodatek ma je otrzymać starszy mężczyzna, czekający już na operację. Bez niego na pewno umrze. Kto powinien otrzymać serce? Młody. Młody człowiek. To nie jest w ogóle dylemat. Myślę, że każdy by tak... Dziadu swoje przeżył. Każdy by tak zaznaczył. Chyba, że ma hajs, to wykupi młodego, nie? Tak się robi, nie? A teraz okazuje się, że to intruz. To jest wyżej na liście. Okazuje się, że on jest intruzem, a on dobrym człowiekiem. I co teraz? Co? Chujowo, no. Lecimy dalej. A patrz, że krwi młodego mężczyzny wykryto alkohol. Czy to on prowadził samochód? Przypadek. Chuj tam. Kurwa. Dlaczego? Niech młody żyje. No właśnie, o tym właśnie mówiłem. Ja myślę, że cukierki takie z alkoholem. Bez przesady. To był doskonały wybór. Aha. Zaczekaj, ten młody żeby przeżył? A, bo on był po wypadku, tak? Tak. No dobrze, przeżył. Ona przeżył, ale mówi. Był najebany. Spowodował sam wypadek, starszy pan. No. Dobra. No i o to chodzi, no. No jest... No i super, nie? Ciekawe, czy ty byś powiedziała dobrze, kurwa, jakbyś miał 5 sekund. Spóźnia się, szpital pęka w szwach. Wszyscy mają pełne ręce roboty, więc musisz udać się na oddział, aby pomagać chorym, brzydko wyglądającym, umierającym pacjentom. Pamiętaj o umiarze, zachowaj powściągliwość i wszystko dobrze przemyśl. Rozpierdala mnie, że brzydko wyglądają oni. Pacjent błaga o eutanazję. Obecnie jest ona nielegalna. To ty musisz podać tej osobie uśmiercającą dawkę. Musisz spojrzeć jej w oczy i odebrać życie. Co robisz? Eutanazja! Ja bym zgodnie z prawem postąpił. Nie narażałbym się na odpowiedzialność karną. Ja też bym się nie narażał. Nie znam tej osoby, traktuję ją jako raczej właśnie klienta, nie? A jak tam na drogach, panowie? 50 na godzinę w mieście? Leczenie zgodne z prawem, a ty? Proste. Z prawem? No tak. No po co, ale po co mam beknąć za tą osobę? Nie, no co ty, pewnie. Leczymy zgodnie z prawem. Tak jak jeździmy samochodem.
Ale wiesz, samochodem to, to ty jesteś odpowiedzialny. Tu też. No tak. Ale nie można ale... tak przestępstw popełniać. Kurwa, no tak. Ty, a ona, a my zaznaczamy eutanazja, a ona taka, ona taka. Ktoś się bawi w Boga? Nie, tak, albo, albo coś takiego, że ona nagle zaczęła ruszać dłonią, ale ty, kurwa, podałeś jej truciznę, nie? No nie, no to wiesz, no, dylematy w chuj. Nie, no, wszystko ale... można sobie tutaj dopisać, nie? My wiemy, że to kobieta? Czy tak sobie tylko... Nie wiem. To twoja ta, ona mówi tam z tyłu. To może jego fantazja z tym szaldaniem w dupę paragonów, nie wiadomo. W końcu nie dalej jak w zeszłym tygodniu trzeba było radzić sobie z wagonikami. Dziś powinno być łatwiej. Tym razem musisz podejmować decyzje w związku z problemami, które dla niektórych wydają się bardzo ciekawe. Masz 5 pacjentów, z których każdy potrzebuje innego organu, ale żaden z tych organów nie jest dostępny. Na rutynowe badania trafia do ciebie młody turysta, kulturysta i okazuje się, że jego organy można przeszczepić wszystkim 5 umierającym pacjentom. Czy zabijesz go i wykorzystasz jego organy, aby pomóc 5 osobom, które rozpaczliwie ich potrzebują? W końcu to jedno życie za 5. Organy! Ja bym zostawił turystę ja w spokoju, też. Jeżeli on ma żyć. Dlaczego? No tak, nie możesz się decydować o tym, że zabijesz kogoś. Ej, widzieliście taki film z Willem Smithem, jak się odjebał w wannie, żeby innych uleczyć? Nie. I rozdał organy wszystkie? No to może sam podjąć taką film. Decyzję. Nie? Było. No jak nie został... pamiętam tytułu, ale coś z tyłu 7? Jeżeli turysta ma szansę przeżycia, no to 8, kurwa, coś tam? Czy to by było... mądre zabierać jego organy, które są jego własnością? Coś takiego. Jak ty byś się czuł, no, jakbyś tak zabrali? No właśnie. Za 82%. Ta, przez ciebie, kurwo jebana, jak przeze mnie umarło 5 osób, to oni mieli problem, bo umierali, kurwa. Dlaczego przeze mnie? No kurwa, ten był jebnięty, ci byli jebnięci. No co, no, mieliśmy, co wyją- mieliśmy wyjąć organy z typa, na kurwa, które są jego własnością i oddać im. Przez ciebie umarło dziś 5 osób, ty. Naukowiec, człowieku, patrz. To bezprawnie by było. Zajmował się udoskonalaniem szczepionek. Trzeba mieć nadzieję, że nie wynikną z tego żadne kłopoty. Trzeba mieć nadzieję, że... Gra w chuj. Ej, to jest spierdolone, nie? To jest totalnie zjebane. Ten case'ik akurat, rozumiem. A ten case jest totalnie spierdolony. Przecież ten turysta miał prawo żyć. A chociaż raz pochwaliła twój wybór? Nigdy. No właśnie, co ona taka jest. Nie ona ma co chyba musi taka analizować. Zawsze źle. Szmata zawsze szmatą będzie, nie? Dobra, no ale znowu awans, ty. Tym razem pokierujesz szpitalem. O, poproszono cię o wprowadzenie nowej szczepionki w Central City. Szczepionka uchroni dużą liczbę dzieci przed ciężką chorobą, ale musisz najpierw przekonać do współpracy ich rodziców. Mhm. Potrzebujemy twojego rozsądnego podejścia. Podoba mi się to. Podejście. Że tu cię traktują jako prezesa, nie? I zaraz jesteś jebany. Czy rozpoczniesz obowiązkowy program szczepień dzieci, aby powstrzymać zachorowania? Jeśli jest tylko mały problem. Dane kliniczne wskazują, że 1 na 5 dzieci ciężko zachoruje. O wiele ciężej niż w przypadku zakażenia tym samym wirusem. Szczep! No i dzieci, zobacz, my za dzieciaka byliśmy szczepieni. Statystyka! Szczep! Nie bez powodu, nie? Gatunek! Szczep! Tu jaki w ogóle ten? Panowie! No raczej dzieci bym zaszczepił, no bo one nie szczep? Ogarniają, nie? Jeszcze. Dawa. Dorosłym bym dał wybór. Nie ma opcji dobrowolnego szczepienia, żeby dać rodzicom. Więc no. Jesteś szmatą pierdoloną i wypierdalaj, kurwo jebana. Bo jesteś kurwą i kurwą zostaniesz i będziesz mówić brytyjskim akcentem zjebanym. Działania twojego szpitala zostały zauważone. Przed tobą kilka ważnych decyzji. Wpłonone na życie bardzo wielu osób. Dokonując wyboru, pamiętaj zawsze o sprawiedliwości, umiarze, odwadze i rozsądku. Ludzie oczekują od ciebie wyważonych decyzji. Czy podejmiesz próbę opracowania przełomowych leków na tę chorobę? Podczas testów tysiącom chorym będzie podawane tylko placebo i nie będą odpowiednio leczeni. To oznacza, że niektórzy z nich umrą, zanim uda ci się opracować lekarstwo. Rozpoczynasz badania, czy leczysz pacjentów jak dotąd? No. Badania. To co, dajemy nam placebo, tak? Ja bym leczył jak dotąd. My. Nie, kurwa. Ja nie daję placebo, nie jestem kurwą. Jak ja. Ty też? Jest git. A ty? No. Gatunek, gatunek. Chuj w ten gatunek, kurwa. A patrz, większość ludzi zagłosowała inaczej niż ty, widzisz? Niż my. Nie, niż ty. Niż my. Ty no i ale... kto? Kto jeszcze głosował? Pączek no ja. I Robu.
Czyli to... niż my, bo to jesteś gatunek, mordo, gatunek wybrał. Mi się gatunek, dawało... powinieneś być szczęśliwy, bo gatunek wybrał. No dlaczego tak. Nie jesteś szczęśliwy, że to wybrałeś? No to gatunek jest wybrał. Statystyka, no tak. No, tam jest większa taki próba, właśnie gatunek, ale... kurwa. Gatunek się kończy dopiero jak coś tobie się dzieje, nie? Jedziemy dalej, kurwa. Tak wtedy jest koniec gatunku. Zgadza się. Wszystko fajnie, póki to nie. Tak. Gratuluję po analizie pani i pana dotychczasowych poczynień. Jesteśmy głęboko w szoku, że ma pani doskonałe kwalifikacje na wakujące stanowisko w dziale SI. Mhm. Jakieś samojezdne samochody. Samojezdny pojazd jedzie górską drogą jednopasmową i szybko zbliża się do wąskiego tunelu. Samochodzi z dwóch pasażerów. Na drogę wybiega dziecko. Mhm. Blokuje wjazd do tunelu. Czy pojazd powinien zabić dziecko, czy skręcić przepaść? Mhm. Pasażerów. No jak już kurwa... Oni wybrali. Szybko się zbliża do wąskiego tunelu, to raczej powinien spierdolić się, no bo nie powinien szybko dojeżdżać, no, nie? No pasażerowie są winni, no. Oni świadomie wsiedli. No ale też ryzykują tak szybko jeżdżąc, nie pilnując auta. Tak. No i co, to byli Adam i Ewa, kurwa. I cała ludzkość znika. Tak. Że jest człowiekiem. Oj, to ostatnie zdanie i to na chwilę robili. Racist. Potrzeba jest matką wynalazku. O, ktoś tu ma kłopoty. Inwestorom nie spodobała się twoja ostatnia odpowiedź. Są wkurzeni z powodu poruszonej przez ciebie kwestii danych. No tak, ta sprawa ze SI jest trudna. Tym razem staję po twojej stronie. Musisz zdecydować, w jaki sposób rozwijasz się SI w pojazdach. Czy chcesz skupić się na modelu, który zawsze ocali najwięcej ludzkich istnień podczas wypadku? Czy wolisz system, który za wszelką cenę uratuje pasażerów? Większość. Ja chyba pasażerów. Większość. Bo jednak środek transportu kupujesz, żeby był bezpieczny. A ludzie na drogę nie mogą wybiegać. Jedno i drugie mi pasuje. Większe. No ale czasami są na drodze, bo są ulice i mają prawo być na drodze. Niech tak samochód zareaguje, żeby się zatrzymał i chuj. Więc chyba większość trzeba uratować. Spoko, no ja akurat mniejszość, tak? Jeżeli to była mniejszość. A jakbyś szedł kurwa i by cię zajebał SI? Ja uważam, że raczej... A tak, masz wpływ na to auto jak jedziesz, rozumiesz? Masz wpływ na to auto też. No czaję, no przemyślałem to, wolałbym, żeby na drogi ludzie nie wybiegali. Poczekaj, wsiadasz do auta z SI, ktoś idzie chodnikiem. A ty wsiadasz do auta w SI, więc zgadzasz się na to, czyli idziesz po chodniku ty. Nie, ja raczej właśnie... Ale ty idziesz po chodniku i wlatuje w ciebie w SI. No jak, no niemożliwe. No jak, no kurwa, no przecież... No ale tak to było pokazane, że... Tak, no pasażerowie są ważniejsi niż ty. Że auto rozjeżdża ludzi, co sobie legalnie po chodniku jeżdżą. To uniknie chyba właśnie tego wjazdu. Tam chodziło o to, w co inwestujesz. Co mają rozwijać bardziej. Inwestujesz... Bezpieczeństwo pasażera, czy ludzi wokół? No, tak. Ja myślę, że motoryzacja się skupia na coraz bardziej rozwijaniu bezpieczeństwa dla pasażerów. Kosztem innych żyć. Nieprawda, w samochodach SI tylko i wyłącznie skupiają się na tym otoczeniu, bo... Poduszki, ale kurwa, tak, zamiksowałem. Bo trzy razy chyba ktoś już pierdolnął. No. Aha. No to trzy razy to pewnie i tak dużo mniej niż w klasycznym. Więc patrz, ty wsiadasz do auta. Nie jeżdżą, nie? To jest twoja decyzja, że wsiadasz do auta. To jest twoja odpowiedzialność, że wsiadasz do auta, więc możesz kierować odpowiedzialnie, żeby nie było kurwa draki, a jak już się draka dzieje, no to... Raczej ja widzę siebie jako kierowcę, więc wolę... No to ty zaryzykowałeś, że wszedłeś do auta, a nie wszyscy inni, którzy ryzykują, że żyją po prostu. No tak, nie musiałeś wsiadać do tego auta. Moim zdaniem bezpieczeństwo na zewnątrz to jest bezpieczeństwo też pasażera. To jest trochę jednoznaczne. No. Wsiadłem, wolę przeżyć. Bo jak on będzie miał lepsze czujniki na zewnątrz, no to jesteś w środku bezpieczniejszy. A jak jedziesz po chodniku, to też wolisz przeżyć. No tak, no. Ale raczej częściej jeżdżę. Technologia zastosowana w pojazdach jest niesamowita. Przez cały czas wiemy, gdzie jest każdy użytkownik. Wystarczy skorzystać z aplikacji i zadzwonić w ciągu minut. Pojazd będzie na miejscu. Podczas jazdy można nawet uciąć sobie małą pogawędkę. Ona zawsze słucha. Trwa proces człowieka, którego policja podejrzewała o popełnienie morderstwa. Podobno mikrofon SI zarejestrował prywatną rozmowę, w której oskarżony przyznaje się do winy. Użytkownicy nie wiedzą, że SI nieustannie ich nagrywa. Oskarżony nie zgodził się na udostępnienie swoich danych. Czy zdecydujesz się pominąć zabezpieczenia i naruszyć prywatność tej osoby? Ja bym naruszył prywatność tej osoby. Chyba trzeba naruszać w takich sytuacjach, no. A wy panowie? Co? Naruszmy. No.
A, dobra, myślałem, że ona to powie tak, wiesz. Ty. Aha. Chyba pierwszy props. Tak, że ona właśnie, to, że to będzie z sarkazmem zawie, ale... Ale dała props chyba. Albo to jest sarkazm, w chuj. Nie, no serio, dobra odpowiedź. No dobra odpowiedź. Dobra, panowie, bo widzę, że ona tu nas męczy. Trochę jestem nią zmęczony. Mhm. Już trochę, no. Jeszcze tydzień trzeci kończymy, nie? No, no. A, tydzień trzeci, dobra. Ale tu jest chyba czwartek, piątek i już następny. A, na bank może doprowadzić. Nie ma takiej opcji nawet. Z Robura tyle gazu, kurwa, wylatuje codziennie, że na bank zahamują, kurwa, globalne ocieplenie, ty. Nie ma opcji. Z Robura trzy beczki lecą. W ogóle, kurwa, dziennie. Taka beka jest z tego, że patrz, klikam. Co jest? A ty, uratowaliśmy prototyp, rozpierdalamy dziewuchę, a nad nią leci 747, który, kurwa, zrzuca ile przez minutę paliwa? Kurwa. Ja pierdolę, w ogóle jest nie ma... cała siatka tych samolotów, kurwa. Elektryki nie pomogą. Samoloty no. Nie zrobią elektryczne, nie? Kurwa. Pilot leci nad jej ciałem, nie? Poćwiartowanym przez samochód. Ale uratowaliśmy prototyp, kurwa. O, ciekawy gość. Nie, kurwa. Świat węglowy i te sprawy. To jest Tyrone. No właśnie Tyrone. Bliźniak Tyrone. Tommy, płótny brat, no tak. Jest przestępcą. I to bardzo dużych gabarytów. Ty, martwy pies do niego należał. On nie był martwy. Zostawiliśmy go żywego. No. O nie, Tommy zwabił 5 ludzi na tory. Ciekawe czy. Co to było? Zepnij Tommy'ego, tak? Jakiś przekaz podprogowy. A to jest morderca jakiś. Spychamy Tommy'ego. Dawaj, weź go, kurwa. Kurwa. A, to był pies, słyszycie? Co? Pies był, podprogowy przekaz. Jedna klatka psa. No, nie proste, wiem. Że spychamy. Nie wiem. O, się pogubiłem. Nie wiem, o co jej chodziło. No dobra, było fajnie. Fajna gierka. Jakby to był live, to byśmy pewnie dokończyli, jakby z czaty można było pogadać. A to zapisze się? Ale tak pół godzinki jest spoko. Może skończymy, bardzo przyjemnie się grało, tylko ona męczy, trzeba stopniowo. Gala będzie nudna, to jest co robić. Nie no, gala będzie dobra. Wiem, że ty. Na pewno nie będzie nudniejsza od tej gry. Co się tam, kurwa, łapiecie za ręce? Graliśmy w najbardziej zjebaną grę na świecie, tak? Ty owco, oni się łapią za ręce za tobą. Dylematy, nie? Teraz tak, pozwolić im się trzymać za ręce, czy nie pozwolić, nie? No. I ten dylemat pozostawimy wam. Mają się trzymać, czy nie? O. Ciekawe, jakie ludzie by mieli dylematy, żeby nam zaproponować w komentarzach. Dajcie jakieś dylematy konkretne. Rozkminiać to potem na live. Na live. Dylematy od ludzi, nie? Dajcie dylematy na dole. Ciekawsze będą artykuły.